Zabawa jest przednia, bo większość ludzi tutaj spotyka się co roku na tym turnieju, bo to jest cykliczny turniej, już szósty w tym roku. Najważniejsza oczywiście jest inicjatywa, czyli zebranie pieniędzy dla Andrzeja, ale sama zabawa na boisku jest świetna, wszystkie mecze w atmosferze fair play, żadnych złośliwości, czysty fan. W tym roku zbieramy dla Andrzeja Rosadzińskiego. Jest to były sekretarz Kolegium Sędziów Małopolskiego Związku Piłki Nożnej. Andrzej niestety przeszedł udar i po udarze prowadzi rehabilitację i na tą rehabilitację zbieramy środki w tym roku. Bardzo się cieszę, że dzieje się to właśnie w hali sportowej Wilczy, że my również swoją taką cząstkę do tego dokładamy. I to nie jest już pierwszy turniej, to jest już kolejny turniej, który się u nas odbywa, czyli wynika z tego, że sędziowie tę halę lubią jako piłkarze. My jesteśmy na tym turnieju po raz już któryś, nie wiem nawet który. Dzisiaj reprezentujemy mierny poziom, no ale trudno, to nie o to w tym wszystkim chodzi. Bawimy się, jest super, działamy i pomagamy i to jest w tym wszystkim najważniejsze. Proszę pana, nie ma żadnych kontrowersji, tutaj wszyscy doskonale znają przepisy, a tak naprawdę najlepiej znają je sędziowie, którzy tutaj sędziują. My im ufamy w 100%, gwarantuję, że nie będzie żadnych sporów, wszystko będzie rozstrzygane w przyjacielskiej atmosferze, no bo tak naprawdę szacunek do sędziów musi się zaczynać od samych sędziów, tak? Najważniejsze jest oczywiście pomoc w zbiórkach charytatywnych. My też jako Kolegium Sędziów Blesko przywieźliśmy jakąś koszulkę, jaką udało nam się zorganizować z klubów okolicznych. Tak samo będziemy się włączali w licytację, także mam nadzieję, że całość się uda. Wszyscy Andrzeja znają, to jest osoba, instytucja. Chłopak uległ ciężkiemu wypadkowi kilka lat temu. Na szczęście go cały czas rehabilitujemy, coraz lepiej wygląda. Także jeszcze raz dziękujemy Kolegium Sędziów ze Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej, że taką inicjatywę podjęli. Jest spotkanie, możemy spotkać sędziów nie tylko z województwa podkarpackiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego oraz również gospodarzy, a największą radością jest to, że możemy wspomóc te zbiórki pieniężne, pomóc tym osobom, które naprawdę tego potrzebują, a wiemy ile stowarzyszenie pozyskało środków finansowych, są to duże, duże środki, za co bardzo serdecznie wszystkim dziękuję, a szczególnie chciałbym tutaj podziękować prezesowi Filipowi Robakowi, który kręci to i co roku organizowane są te turnieje oraz inne akcje, gdzie można pomóc.